za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon. Dzień dobry, cześć i czołem. Niedzielne popołudnie. W związku z tym portal. Dzisiaj w portalu Katris. Cześć. I Chili. Cześć. I dzisiaj będziemy gadać o rzeczach przynajmniej kontrowersyjnych i legendarnych jednostkach, które w świecie legend były wprost legendą. I to będzie głównie Wanda. Wanda, która nie chciała Niemca. I wszystko, co wokół tejże Wandy. A jest w niej wiele tajemnic, sekretów i ciekawostek. I myślę, że to może być bardzo ciekawy portal. Katris, jedziesz. No to ja może wspomnę na początek moje poszukiwania, jeżeli chodzi o Wandę. Poszłam do biblioteki, mówię do pani, że dzień dobry, ja potrzebuję legendy o Wandzie. No i ze wszystkich książek, które pani miała o legendach polskich, udało się znaleźć całe dwie, w których Wanda się pojawia. Największym hiciorem dla mnie było to, że były dwie książki legend krakowskich, w żadnej z nich Wandy nie ma. O, masz ci los. Więc jakby, przepraszam, ale czy Wanda nie jest typowo krakowską legendą? Ale z tego, co słyszałam od Słowiański Przewodnik, jeżeli dobrze pamiętam, to nawet ten kopiec Wandy jest w jakiś sposób pomijany. W sensie tam podobno ciężko jest trafić, czy coś takiego. Jak kopiec Kraka jest tak wyeksponowany, tak ta Wanda jest gdzieś tam ukrywana, gdzieś tak chowana, gdzieś, nie wiem, w jakiś sposób zapominana przez ludzi? No to jest bardzo ciekawe, że tak Krakusy nie są dumni ze swojej księżniczki, która, żeby ich ochronić, poświęciła życie. Może dlatego tak jest, że Kraka uważają za swojego prawdziwego, że tak powiem, przodka i założyciela miasta, a Wanda, no tak łatwiej nam przychodzi myśleć, że Wanda nie była prawdziwą księżniczką, że w ogóle jej nie było na świecie i że tak naprawdę to wymyślił ją Wincenty Kadłubek, bo tak się właśnie uważa, że on w swojej kronice w ogóle stworzył postać Wandy, nawiązując do jakichś legend czy podań z dawnych czasów, być może nie tylko w ogóle chodzi tutaj o legendy słowiańskie, ale także o jakieś z innych kultur, na przykład z mitologii greckiej. No ale tak czy siak, Wanda jest postacią niezmiernie interesującą i czy też realnie istniejącą niegdyś, prawda, władczynią Krakowa, czy nie, no to tak czy siak jest postacią wartą omówienia jako postać legendarna, jako postać, o której uczymy się w szkołach, której poświęcono liczne publikacje, komiksy, więc to jest bardzo ciekawa sprawa. Z ostatnich takich szczególnie fajnych, myślę, odświeżeń tej legendy, no to warto powiedzieć o Wandzie Witolda Jabłońskiego, który przedstawia ją jako taką, powiedzmy, heroiczną wojowniczkę o bardzo specyficznym poczuciu humoru, więc polecamy serdecznie, żeby zapoznać się z tą odsłoną Wandy. A co o niej wiemy jako o takiej właśnie legendarnej osobie, która już w zbiorach legend i baśni polskich, czyli uczymy się o niej, czytamy o niej już od dzieciństwa, więc jest nam dosyć bliska. Co my możemy o niej właściwie powiedzieć? Kim była? Właściwie według tych wersji najbardziej popularnych legendy była córką Kraka. No właśnie, i tu się spotkałam z dwiema wersjami. Jedna była taka, że zaraz po jego śmierci objęła tron po ojcu, a druga wersja była taka, że, i to bodajże była wersja opisana przez Kadłubka, że objęła ona ten tron dopiero po swoim bracie, prawowitym następcy, który jednak został zamordowany przez młodszego brata i ten młodszy brat został wygnany za to bratobójstwo i wtedy Wanda właśnie przejęła tron i została królową Polski. Tak naprawdę tą królową Polski została wybrana przez ogół społeczeństwa. Ludzie byli zachwyceni, no przecież mamy Wandę, taką dobrą dziewczynę, która w dodatku poświęciła swoje życie bogom, bo obiecywała, że nie wyjdzie za mąż nigdy, więc taka bogobojna. No i Wanda rzeczywiście objęła ten tron i następnie pojawia się książę niemiecki, który mówi, że chciałby wziąć z nią ślub, no ale Wanda odmawia. No i właśnie tutaj znowu, w zależności od wersji, które czytałam,
W jednej odmawia ze względu na to, że nie, bo bym musiała wyjechać z Krakowa, a tu jest mój lud i ja tutaj zostanę, to jest moje miejsce. A w drugiej wersji właśnie ze względu na to, że poświęciła to swoje życie Bogom, więc ona nigdy ślubu nie weźmie i z nikim nie będzie związana węzłem małżeńskim. W każdym razie odmawia temu księciu niemieckiemu. No i on oczywiście urażony, no bo jak żeby inaczej, męska duma. Przepraszam wszystkich facetów, którzy to oglądają. To stereotypowo poszłam bardzo, przepraszam za to, ale tak, został urażony, więc postanowił zaatakować Polskę. No i Wanda podjęła tą rękawicę przez niego rzuconą. I co się dalej dzieje? To też zależy od wersji historii oczywiście, ponieważ przede wszystkim to do czego są jakby zgodne liczne wersje, to jest to, że na czele wojsk polskich staje Wanda i daje łupnia niemieckiemu najeźdźcy. I tutaj mamy różne wersje, bo często jest tak, że Kadłubek tak napisał, że Wanda go pokonała, ten niemiecki książę zaśpiewał pieśń pochwalną na jej cześć, cześć Wandy rzecz jasna, po czym popełnia rytualne samobójstwo, ponieważ został pokonany przez kobietę i w ogóle, że został pokonany, więc hańba, więc po prostu popełnia samobójstwo, a Wanda żyje długo i szczęśliwie, chociaż nigdy za nikogo nie wychodzi za mąż i pozostaje w służbie swojego narodu, tak pisze Kadłubek. Ale w wersji tej legendy, którą przedstawił nam Długosz, mamy trochę skomplikowaną tę sytuację, mianowicie nie tylko, że Wanda pokonuje tegoż Niemca, to jeszcze na dodatek on mówi, ja tu jeszcze wrócę i zobaczysz wtedy, pokonam cię i tak dalej, i zostaniesz moją żoną tak czy siak, więc to nie jest zbyt optymistyczne. Więc żeby zabrać pretekst do napadu na Polskę wrażym siłą, Wanda popełnia samobójstwo poprzez skok do rzeki i w ten sposób niejako wyjmuje narzędzia przemocy z ręki niemieckiego najeźdźcy i w ten sposób no, on nie ma za bardzo już pretekstu, żeby na Polskę napadać, ponieważ przedmiot jego mrocznego pożądania nie jest już obecny wśród żywych. I to jest ciekawe w ogóle, że Długosz tak jakby no, udramatyzował tę historię i zabrał jej dobre zakończenie. Ciekawe jest to, że to właśnie u Długosza poznajemy imię tego niemieckiego księcia, czy też władyki. Nazywał się on Rytygier. I jest jeszcze jedna ciekawa z tym związana historia. Kronikarz niemiecki, on w ogóle podał tę historię nieco inaczej. Mianowicie on tam napisał w tych swoich kronikach, że Wanda i Rytygier bardzo się mieli ku sobie, a wręcz, że byli zaręczeni i tak naprawdę problem wojenny pojawił się z powodu jakiegoś zakładu czy nieporozumienia i śmierć Rytygiera w walce no tak wstrząsnęła Wandą, że popełniła samobójstwo, że tak naprawdę żadne z nich nie chciało doprowadzić do eskalacji przemocy, no ale honor, coś tam w końcu do tej walki doszło. Rytygier ginie, a Wanda no, z rozpaczy popełnia samobójstwo. Bardzo ciekawą wersję tej historii podaje właśnie Jabłoński. Tutaj ta jego historia jest nieco zbliżona i na pewno opiera się w dużym stopniu na tej kronice niemieckiej, ponieważ początek znajomości Rytygiera i Wandy jest jak najbardziej pokojowy, a w każdym razie oparty na wzajemnej fascynacji. A co tam się dalej dzieje, no to już odwołujemy się do książki, serdecznie ją polecamy. Niemniej jednak widzimy tutaj różne wersje i zakończeń, i początkowych wątków tej historii. Są one zgodne co do tego, że Krak był ojcem Wandy, wiemy to na pewno, wiemy, że miała dwóch braci, ale też wiele wersji legendy mówi, że miała również dwie siostry i to nie byle jakie siostry, bo jedna z nich, Libusza, miała być założycielką Pragi, a druga siostra, Waleska, miała być założycielką Kłodzka. Czyli wszystkie trzy siostry no, były bardzo oddane służbie swojemu ludowi i bardzo były pracowite, można powiedzieć, skoro oddały się zakładaniu wspaniałych miejscowości. A w ogóle tutaj, jak już mówię o tej Pradze i o tym Kłodzku, to jeszcze warto powiedzieć, że bardzo podobna postać jak Wanda pojawia się w legendach czeskich, więc być może korzenie tej historii o Wandzie są bardzo głęboko słowiańskie i może tutaj mamy ciekawy do przebadania, do bliższego przyjrzenia się wątek jakiejś takiej, powiedzmy,
matriarchalnej. No w każdym razie jest to bardzo ciekawe, że takie właśnie miastotwórcze zapędy i miastotwórcze konotacje kobiecym postaciom się tutaj oddaje, i to jest fajne, że w niektórych wersjach legend o powstaniu miast ważnych w średniowieczu i zresztą później też, no właśnie, że korzenie te utworzenia tych miast są takie właśnie, powiedziałabym, kobiece. O Wandzie mówi się bardzo dużo, nie tyle jako o twórczyni Krakowa, bo oczywiście wiemy, że tym twórcą był Krak, ale jako o gospodyni, o wojowniczce. Była bardzo dobrze wspominana przez swój lud i w każdej legendzie, w której kończy życie gdzieś w odmętach Wisły, no lud bardzo ją opłakuje, a w tych wersjach legendy, gdzie ona pokonuje swojego wroga i rządzi długo i szczęśliwie, jest uwielbiana przez swoich poddanych, czyli widzimy tutaj, że postać ta jest raczej pozytywna. I jak myślę o tym, co powiedziałaś na początku naszej audycji, że jest taką, powiedzmy, postacią z legend zapomnianą w Krakowie, no to wydaje mi się to przynajmniej dziwne. Wiesz co, takie odniosłam wrażenie właśnie po tym, że chociażby jak szukałam legendy o Wandzie w bibliotece, no to właśnie tu się pojawił problem. I tak jak mówię, ja mam nawet ze sobą tutaj w domu obecnie jedną książkę legend krakowskich, gdzie nam się wydawało, że ta Wanda jest, to ostatecznie jej nie ma. I tak było w kilku książkach legendy krakowskie, więc jakby to mnie niesamowicie zaskoczyło, no bo tak jak powiedziałam, jest to legenda krakowska, tak? Pochodząca z tego miasta. Wanda jest córką założyciela Krakowa, jest obrończynią Krakowa, jest postacią, która według tych opowieści poświęciła swoje życie dla Krakowa i nagle jej nie ma w kilku opracowaniach legend krakowskich, więc to mnie trochę zadziwiło. A druga rzecz właśnie taka, tak mi się coś kojarzy, być może źle to kojarzę, ale kiedy rozmawiałam na Festiwalu Mitologii Słowiańskiej o Krakowie, o oprowadzaniu po Krakowie, no to się dowiedziałam, że do tego kopca Wandy podobno jest ciężko dotrzeć, że on jest tak trochę gdzieś tam na uboczu, w ogóle niewiele osób do tego chodzi. Kopiec Kraka jak najbardziej. Ten kopiec Wandy jest tak właśnie gdzieś po prostu zapomniany przez turystów. Powiem ci szczerze, że to jest dziwne, bo z historii wiemy, z historii, powiedzmy, historii, z historii literatury wiemy, że wątek Wandy, legenda o Wandzie były bardzo często wykorzystywane do tworzenia perełek literatury. Nawet uważa się, że być może do losu Wandy jako osoby, która w rozpaczy, desperacji rzuca się do Wisły i tonie, że z tego czerpał Szekspir, że Wanda była pierwowzorem Ofelii. Co nie jest aż takie zdumiewające, kiedy się pomyśli, że Szekspir w ogóle doskonale orientował się zarówno w historii państw słowiańskich, jak i w ich legendach. Wielokrotnie w jego twórczości pojawiają się wątki, wypisz, wymaluj, z historii chociażby książąt mazowieckich albo ze słowiańskich legend. Tak więc ta Ofelia nie brzmi aż tak nieprawdopodobnie, jak mogłoby się wydawać. Zresztą do legendy o Wandzie sięgano jak najpoważniej, przywoływano Wandę jako postać historyczną, kiedy na przykład chciano posadzić na tronie polskim jako króla Jadwigę Andegaweńską, a później Annę Jagiellonkę. Skoro Wanda mogła rządzić, prawda, Krakowem, to dlaczego nie inne dziewczyny, kiedy to służyło oczywiście interesom pewnych konkretnych grup nacisk. Później, jak byliśmy pod zaborami, to też Wandę przywoływano, która nie chciała Niemca, żeby budzić patriotyczne uczucia i pokazywać, że z Niemcami to nam nigdy nie było po drodze, prawda? Ci Niemcy zawsze jako taki odwieczny wróg, prawda, ojczyzny. Ja chyba muszę sobie przypomnieć Szekspira, teraz mając już większą wiedzę słowiańską i o historii naszych terenów, bo kurczę, jakoś nie pamiętam tych nawiązań w jego tekstach. Kasia, powiem ci, że to będzie znakomity temat na portal. Cudownie. Mamy pomysł, tylko pozwól mi przeczytać Szekspira, on nie jest łatwy, więc myślę, że to być może w następnym sezonie. Tak, ale jeżeli Wanda cię do tego zainspiruje, to trzymam kciuki i jedziemy z koksem. Wydaje mi się, że w tych legendach czeskich pojawia się też ktoś w podobie Kraka, w sensie jest postać, która się nazywa Krok. Okej. Okay.
wyczytałam tak raz na szybko przed portalem, nie? I właśnie tamta postać ma 3 córki i 2 synów i gdzieś się łączy właśnie te legendy. Uważa się, że być może to jest takie właśnie powiązanie pomiędzy legendami o Kraku i Wandzie, tak? Że tutaj rzeczywiście te, tak jak powiedziałaś, korzenie słowiańskie być może też sięgają właśnie do Kraka, tak? Że tutaj po prostu jest takie powiązanie na szerszy teren. Tak, tutaj dużo można mówić o tym, chociaż na przykład Norman Davies był zwolennikiem, pewnie nadal jest zwolennikiem teorii, że Krak jako taki był, no cóż, Celtem lub potomkiem Celtów, którzy wędrowali po Europie, o czym świadczyć może jego symbol, jego godło, czyli smok, który jest jak najbardziej symbolem celtyckim. No i Norman właśnie Davies uważał, że to jest właściwie bardzo prawdopodobne, że Kraków jest grodem założonym przez Celtów, zwłaszcza, że wiąże się z Krakowem bardzo silna taka energia, która w ogóle jest postrzegana przez bardzo wiele osób jako taka magiczna, życiodajna i że na pewno to, gdzie to miasto zostało założone, to właśnie wynikało z pragnienia wykorzystania pozytywnego tej energii i że na pewno zadecydowali o tym druidzi, więc to jest trop w kierunku celtyckim. Coś się we mnie buntuje. Słowiańskość się buntuje po prostu przeciwko temu. No, oczywista sprawa, że każdy chciałby mieć dla siebie Kraka i jego progeniturę bardzo ambitnych dzieciaków, które jak wiadomo zakładały mnóstwo miast i w ogóle były bardzo waleczne. Natomiast oczywiście można polemizować i z Daviesem i generalnie trudno tutaj o brak polemiki w sytuacji, kiedy mówimy o postaciach legendarnych i naprawdę nie mamy zbyt wiele faktów, które mogłyby popierać celtycką czy słowiańską przynależność Wandy i jej rodziny, ale tylko mówię, że jest takie założenie, że być może właśnie Kraków jako miasto ma pochodzenie celtyckie, że jego pierwsze granice wytyczyli druidzi. Zważywszy na to, że z wykopalisk archeologicznych wynika wyraźnie, że na terenie Małopolski tych celtyckich plemion przewijało się całkiem sporo i one nawet prowadziły osadnictwo na tym terenie trwałe i że było to osadnictwo, powiedziałabym, pokojowe wśród plemion słowiańskich i że podobno Słowianie przejmowali od Celtów wiele różnych technologii i nowinek, chociażby w przypadku zastosowań różnych technik rolniczych. No to kto wie, jak to tam wyglądało. Wydaje mi się, że to nie jest bardzo nieprawdopodobne. Z drugiej strony, zważywszy na tę wspólnotę i podobieństwo legend czeskich i powiedzmy polskich, czy staropolskich, no to albo wpływ Kraka celtyckiego, Kraka był znacznie szerszy niż nam się wydaje, albo też po prostu mamy tutaj zderzenie i rozmywanie się bardzo, bardzo starożytnych legend, które gdzieś tam echem się odbijają szerzej w tym kręgu, powiedzmy, kultur indoeuropejskich. Trudno powiedzieć, myślę, że tutaj to można tylko stawiać jakieś tezy, nawet nie hipotezy badawcze, bo hipotezy badawcze muszą mieć szansę na jakąś weryfikację, a my tutaj tak naprawdę, Kasiu, opowiadamy bajki. Bajki i legendy. Dokładnie, opowiadamy bajki i legendy, które w czasach, kiedy zostały spisane, kiedy zostały w jakiś sposób opisane, stworzone, pokazywały piękne wartości, piękne cechy, walka o ojczyznę, walka o swój lud, walka o to, żeby było dobrze, poświęcenie dla tej ojczyzny, to, które przedstawia Wanda, czy poświęcenie Kraka, tak jest tą postacią, która stanęła do walki ze smokiem. Naprawdę piękne cechy, piękne zachowania, które zostały opisane w tych legendach. Ale czy te legendy się nie przedawniły w tym momencie? To znaczy, nie wiem, miałam jakiś taki problem, kiedy przeczytałam tą pierwszą wersję legendy, do której sięgnęłam. I tam właśnie Wanda popełniła samobójstwo, mówiąc, to jest mój lud i po prostu ja za nich oddam życie. Więc skoczyła do Wisły. I gdzieś się pojawił we mnie taki bunt,
czemu ty nie walczysz? Czemu zostawiasz ich na pastwę losu? Tak naprawdę chciała ochronić ich przed najazdami innych, być może ludów, czy nawet tego samego księcia niemieckiego. Chciała ich ochronić, poświęcając siebie, żeby już nikt więcej nie chciał wyjść za nią i zaatakować jej naród. Ale z drugiej strony ja patrzę na to w taki sposób, że ona ich zostawiła bez swojej opieki i gdzieś takie... miałam taki zgrzyt. Nie, no serio? Co ty robisz? W ogóle nie. Gdzieś już bardziej rozumiem poświęcenie dla bogów, czy tak jak w jednej z wersji, swoją ofiarę w podziękowaniu za zwycięstwo. To gdzieś tam już jestem w stanie, nie wiem, bardziej zrozumieć, ale naprawdę? Zostawienie bez opieki? Więc naprawdę zastanawiam się, czy wiesz, czy te legendy, czy te postawy przedstawione w tych legendach są dalej aktualne. Czy na przykład obecnie nie jest ważniejsze to, żeby umieć właśnie zawalczyć, umieć postawić się komuś, czyli ta postawa, która się pojawia wcześniej w opisie Wandy, niż wiesz, takie poświęcenie, które moim zdaniem jest bezsensowne. Po prostu. Mm-hmm. Na przestrzeni dziejów to, dlaczego Wanda popełniła samobójstwo, wielokrotnie roztrząsano i ten czyn był na wiele sposobów wykorzystywany w różnego typu utworach literackich czy przemówieniach itd., itd. Odwoływano się do przykładu Wandy, na przykład zachęcając naszego wspaniałego króla Zygmunta Augusta do ponownego wzięcia sobie nowej żony po śmierci Barbary Radziwiłłówny, która była miłością jego życia. Nie chciał już później zawierać związku małżeńskiego, nie miał potomków, wiemy dlaczego to doprowadziło. I właśnie apelowano do niego, żeby nie pozostawał w stanie bezżennym i żeby spłodził potomków, żeby nie zrobił tak jak Wanda, której bezpotomna śmierć pogrążyła państwo w chaosie. Również rozpatrywano, dlaczego ona właśnie popełniła to samobójstwo, dlaczego tak zakończyła swoje życie. Uważano, że wynikało to z tego, że była zbyt dumna, żeby zawrzeć związek małżeński, że nie chciała oddać władzy nad sobą mężczyźnie, że nie chciała, żeby ktoś wraz z nią współdecydował o losach jej państwa. Niektórzy mówili, że ona była zbyt wstydliwa, żeby wejść w związek małżeński. Czyli ludzie, no... próbowali zrozumieć, dlaczego ta legendarna postać postąpiła tak, a nie inaczej. Widzisz, przez stulecia ludzie pytają dlaczego, czy nie było lepszego rozwiązania, czy nie było innego wyjścia, dlaczego i po co Wanda popełniła samobójstwo, pozostawiając swój naród bez pasterza, jeśli można tak powiedzieć, bez kogoś, kto by się troszczył o los państwa. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Ten czyn jest niezmiernie poruszający. Czy była to desperacja, czy była to duma, czy był to lęk, czy było to pragnienie ulżenia narodowi, niechęć do bycia kulą u nogi państwa? No, oczywiście nie poznamy odpowiedzi na to pytanie, ale jak w dobrej legendzie, nie chodzi o odpowiedzi, tylko właśnie o pytania, o możliwość osobistego rozwoju po zapoznaniu się tekstem kultury i chodzi o to, żebyśmy my, zadając te pytania, próbowali odpowiedzieć na nie i wzbogacić siebie tymi odpowiedziami, ale może nawet bardziej zadawaniem pytań niż szukaniem odpowiedzi. Kto wie? W każdym razie, jeśli chodzi o kopiec Wandy, to jest z nim ciekawa sprawa, ponieważ on znajduje się na terenie dzisiejszej Nowej Huty i wyobraź sobie, że Wanda jest patronką Nowej Huty, to raz, a dwa, Nowa Huta zaczęła być budowana, kamień węgielny wkopano i te pierwsze szpadle zagłębiono, prawda? Pewnie jeszcze grała jakaś orkiestra dęta i tak dalej. W imieniny Wandy. Przypadek? Nie sądzę. No proszę, czyli zamiast stać się władczynią Krakowa, stała się władczynią Nowej Huty. Stała się jej w każdym razie patronką. Jej opiekunką. Co samo w sobie jest dosyć groteskowe. Cóż można zrobić? Jeżeli jeszcze mogę powiedzieć coś, co z kolei naprawdę ciekawe, to powiem, że Kochanowski lubił tę postać, Jan Kochanowski. Ja bardzo lubię Kochanowskiego i cenię jego twórczość, zważywszy na to, ile set lat temu ona powstała, jej aktualność jest szokująco niezmieniona. Kochanowski bardzo lubił Wandę, poświęcił jej wiele utworów literackich lub ich fragmentów i nawet uznawał ją, uwaga,
za jednego z najwybitniejszych władców Polski w ogóle, którzy się pojawili w historii. Czy Kochanowski nie miał córki o imieniu Wanda też? Nie wiem, miał na pewno córkę o imieniu Urszulka, ale co do Wandy, nie jestem przekonana. I jeszcze powiem jedną rzecz ważną, że jedyny szanowany przeze mnie twórca tekstów kultury, czyli Goethe, też pisał o Wandzie z wielkim szacunkiem. Niemiecki pisarz. I pisarz, niemiecka w ogóle niesamowita osobowość, ale to może jest na inną opowieść sprawa. Niemniej jednak to był naprawdę niezwykły człowiek. Był też przyrodnikiem i etnografem, oczywiście na tyle, na ile można powiedzieć, że był etnografem ktoś żyjący w tamtych czasach, ale zbierał mnóstwo różnych ciekawych przydasi. I naprawdę był bardzo ciekawym świata człowiekiem i również jak najbardziej interesował się naszą Wandą, ponieważ bardzo interesowały go, jak wielu romantyków, historie ludowe, nie tylko germańskie czy nordyckie, ale także słowiańskie i celtyckie, i czerpał z nich garściami do swojej twórczości. Miło mi było, jak się dowiedziałam, że Goethe naszą Wandą się interesował. I to nie tylko w kontekście, powiedzmy, przeciwniczki politycznej i życiowej Rytygiera, ale no, oddawał jej hołd, więc to było bardzo ciekawe. Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że ta postać pojawia się w tak wielu miejscach. No właśnie, właśnie. Kojarzyłam tylko właśnie z legendą i rzeczywiście z książką właśnie Witka Jabłońskiego, ale nigdy w życiu nie pomyślałabym, żeby poszukać jej u Szekspira czy u Goethego. Tak, ja też byłam tym zaskoczona w trakcie swoich poszukiwań, aczkolwiek no, Kasia, jesteśmy umówione na tego Szekspira. I myślę, że mogłybyśmy naprawdę ciekawy portal tutaj wykrzesać z takich ciekawostek. Się wkopałam. Nie, to będzie naprawdę super fajne pole do poszukiwań i myślę, że będziemy się świetnie bawić, jak będziemy nagrywać szekspirowsko-słowiański portal. Aniu, ale Romea i Julii to nie muszę czytać, nie? Proszę. Nie musisz. Ja mogę przeczytać Szekspira, ale naprawdę Romea i Julii ja chyba nie zniosę. Nie, ja cię do niczego nie zmuszam, moja droga. Wanda ciekawą postacią jest i wiedzie nas do dalszych poszukiwań i myślę, że w historii kultury polskiej, a może nawet w historii kultury europejskiej, odegrała znacznie większą rolę niż chcielibyśmy dziś pamiętać. Nie zapominajmy o Wandzie, ponieważ jest ona przykładem bardzo dzielnej osoby, która bardzo altruistycznie, nieegoistycznie podchodziła do sprawowanej władzy, bardzo poważnie podchodziła do swoich obowiązków i nie wahała się zapłacić najwyższą cenę za dobrostan i dobrobyt ludzi, którzy byli pod jej opieką, za których czuła się odpowiedzialna. I mimo osobistych ambicji i temperamentu, była gotowa wszystko to schować w kieszeń, żeby dobrze, tak jak ona to rozumiała, wypełnić swoje obowiązki. Kim naprawdę była, czy naprawdę istniała, trudno dziś powiedzieć, ale jej postawa, nawet jeśli, no cóż, nie polecamy jej naśladowania, jest na pewno warta rozważenia i bliższego poznania. Zwłaszcza, że echa legendy o Wandzie pojawiają się w bardzo wielu tekstach kultury w Europie. Pamiętajcie o tym, żeby cieszyć się naszymi legendami. My do nich jeszcze sięgniemy, a wydaje mi się, że jest portal o legendach skierniewickich, prawda, Aniu? Wydaje mi się, że jest taki portal i warto do niego również sięgnąć, bo Skierniewice też mogą zaskoczyć niejednym, jeśli chodzi o nasze o legendy i wpływ na kulturę regionu i kraju, a ja zachęcę Was jeszcze do przeczytania po pierwsze Wandy Witka Jabłońskiego, a po drugie bardzo starego, ale przepięknego komiksu, który narysował Grzegorz Rosiński, a scenariusz napisała Barbara Seidler, o smoku wawelskim i królewnie Wandzie. To jest starożytny wręcz komiks, chyba z 1974 roku, ale jest naprawdę piękny. Swego czasu czytałam go no po prostu setki razy, uwielbiałam ten komiks. I powiem Wam szczerze, on się wcale nie zestarzał. Ciągle ma ten smaczek, ten klimat, który przybliża nam i czyni naprawdę żywym i ognistym temat Wandy i opowieść o jej życiu. Bardzo serdecznie polecam. Polecam również słuchanie starych portali, starych, starożytnych i tych trochę nowszych, które można odsłuchać na YouTubie i Spotify'u. I zachęcamy, byście byli z nami tydzień
w tydzień. Prawda, Kasiu? To prawda. My się na pewno jeszcze pojawimy razem, także jeżeli lubicie nasz duet, to zapraszamy. Jak lubicie inne duety, to też zapraszamy. Jak lubicie solo, to też zapraszamy. Także macie pełen wybór, przekrój. Nas jest tutaj kilka osób tworzących ten portal, także możecie sobie wybierać temat, jaki chcecie i kogo chcecie do posłuchania. W każdym razie macie wybór, więc zachęcamy. Zachęcamy, zapraszamy i ściskamy. I do usłyszenia next time. Pa! Do usłyszenia, cześć.